Witamy Was serdecznie. Już jest numer przewodnika sportowego, przewodnik po wszystkich klubach poziomu centralnego. Ja Wam powiem ciekawostkę. Tu jest herb KS Wieczysta. Możecie może dać przybliżenie, żeby był taki widoczny. I on jest, umieszczony, on jest umieszczony dokładnie tam, gdzie Jędrzejów, czyli moje rodzinne miasto, bo jest pod Kielcami. I chcę powiedzieć, że to jest jeszcze większe złodziejstwo niż. Niż, niż w rzeczywistości. Znaczy to tylko wzmacnia to złodziejstwo, bo herb na przodu Jędrzejów jest identyczny jak herb Wieczystej, a naprzód powstał wcześniej, przed Wieczystą. Znaczy nie wiem, czy Wieczysta ukradła, bo może naprzód ukradł, ale naprzód był pierwszy, więc podejrzewam, że Wieczysta. Nieładnie, ale ładny jest kwartalnik. Zapraszamy do zakupu na kiosku kanału sportowego. Dużo czytania o klubach ekstra klasy, pierwszej ligi, drugiej ligi, i, i trzecie. trzeciej ligi. I trzeciej ligi, więc Was tam zapraszamy. Warto. Są, można, trzeba, nie pożałujecie. Szymon Jańczyk. Dzień dobry. No w sprawie herbów to zresztą napisałem o Herbie Radomiaka, o historii. A jest, o, jest o czym, jest o czym. W Back, backgroundzie całym i, i przyszłości, może też w jakimś kontekście, więc y, nawiązując tematycznie, jest o czym powiedzieć. To nie mów, że będzie się zmieniał Herb Radomiaka? Ale nie powiedziałem, że tak A, się zmieni. Okay. A powiedziesz w przyszłości? Czyli no będzie taki, taki, nie wiem, nowocześniany, tak jak robi Wendusu na przykład? Tego też nie powiedziałem. No. <noise> no. Czyli dowiemy się z takiego. się kupić i przeczytać tam tak, wszystko. Tak się robi jest. To jest dokładnie. Marketingowiec. Paweł Paczul. Dzień dobry. Maciej Wąsowski. Cześć. Maciek, co ty napisałeś? Bo tydzień temu rozmawialiśmy o tym, co napisaliśmy. Jagielonia. Co, Jagieloni? O tym, jak zaczynały się początki tego wejścia prywatnych akcjonariuszy do. do... Klubu z Białego Stoku. Duża rozmowa z Wojciechem Strzałkowskim. Słuchajcie, z bazaru na salony. Z bazaru na salony jest tutaj tytuł. Ten tego tekstu. Tytułowy bazar to po prostu to, co się działo wokół stadionu przy Jurowieckiej, na którym już Agielonia nie gra. Tam kiedyś miało być centrum handlowe i cała historia, i kilka historii, które się tworzyły dookoła. Myślę, że kawał czytadła i takiej nieznanej do końca historii Agieloni. Ponadto ode mnie była skra Częstochowa i, i sprawa też y, z ziemią i tego, że y, no, tam została wywłaszczona skra ze swoich y, terenów powojennych. Tam w grze jest 16 milionów złotych, sprawa skarbe, ze Skarbem Państwa. Y, teraz sprawa trafiła do Strasburga. No duże, du, dużo historii. Wisła-Płock, poprzedni spadek, jak, jak to się ma do, do tego obecnego. I dodatkowo 9 dziewięć klubów trzeciej ligi grupy pierwszej. Kurde, to ja muszę dodać, że coś jeszcze napisałem, żeby nie było, że tak mało. Ja też powiem tekstu. Nie, nie, ja pisałem jeszcze o motorze Lublin, o sparingu motoru Lublin z Realem Madryt. Taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce i motor zresztą został w jakimś stopniu zaproszony do gry z Realem, więc no, ciekawostka. Wtedy klub z drugiego poziomu rozgrywkowego. A także o Odrze Opole. I generalnie wstęp do pierwszej ligi, no bo wiadomo, że to jest temat, którym też zajmuję się na co dzień, także na weszło. Dzisiaj nowy odcinek na zapleczu. Jak już jedziemy z reklamą, to po całości. Tak jest. Zapraszamy was serdecznie. W dzisiejszym programie będziemy sobie rozmawiać o Pucharowiczach, bo jest o czym, o Legii i o Rakowie. Powiemy co nieco o um, tym, co myślimy o wyborze Michała Probierzana selekcjonera. I oczywiście wybierzemy też Zbana, Jastrzębia i jedenastkę kolejki. Od tej ostatniej zacznijmy. Oto nominacje do jedenastki kolejki. Poprosimy. Bramkarze Aleksander Bobek, Oliwier Zych, Walentin Karu, Prawie obrońcy Alan Czerwiński, Jan Grzesi Glinusz, Walkwist. Lewi obrońcy Jehor Macenko, Tomasz Wójtowicz, Patryk Kun. Środkowi obrońcy Piotr Malarczyk, Łukasz Sołowiej, Radovan Pankow, Benedykt Cech. Na pomocy ulsztat, Makowski, Podstawski, Remakle, Gorgon, Lejwa, Domański. Na skrzydłach Semedo, Drachal, Wszołek, Plawsić Grosicki, Welde, Pululu, Kuluris, Filip Markwiński. Po raz kolejny znalazł się Aleksander Bobek. W zasadzie tak co drugą kolejkę mniej więcej go nominujemy do e, bramkarza e, kolejki. Czy tu i teraz biorąc pod uwagę te osiem kolejek widzicie lepszego bramkarza w ekstraklasie? No, ja biorę pod uwagę to, że Aleksander Bobka też oceniamy trochę przez pryzmat tego, ile ma roboty, czyli zawsze jak jesteś bramkarzem drużyny z dolnej części tabeli, zwłaszcza Beniaminka walczącego o utrzymanie, no tych strzałów jest więcej, więc też z automatu masz więcej okazji. Widać po się... mrozku teraz, bo Mrozek no, nie zbiera najlepszych recenzji, na przykład za grę nogami jest y, y, czasami krytykowany no, przez kibiców, a... na a ta gra nogami w ogóle gdzieś ginęła w, w ogromie tej liczby interwencji w Stalimielec wcześniej. Tak, więc jeśli bramkarz jest y, dobry na linii, jeśli ma refleks i potrafi generalnie wybronić coś ekstra, y, no to tym bardziej będzie to widać jeszcze w drużynie z dołu tabeli. Oczywiście to nie jest żaden przytyk do Bobka, bo jest po prostu solidnym, rokującym dobrze bramkarzem. Czy pierwszym w Ekstraklasie no, musielibyśmy wziąć szerszy kontekst i, i też to, jak spisują się ci zawodnicy, którzy bronią dostępu do bramki w klubach trochę lepszych. Też właśnie pod kątem tego, jaki oni mają udział w, w grze, w rozegraniu czy, czy, czy w takich innych aspektach gry bramkarskiej. No na pewno Bobek się wyróżnia od początku sezonu, bo już ten pierwszy mecz chyba z Legią, mhm. e, obroniony rzut karny Jozue, więc taki na dzień dobry było fajne przywitanie się z Ekstraklasą. E, coś mi się kojarzy, że o Bobka zabiegały jakieś kluby z Włoch, ale on te, w, w, już tego lata, ale on nie miał tam żadnej gwarancji gry i pewnie ktoś jak chciał go kupić, to, to bardziej jego potencjał, jego możliwości, jak on się rozwinie e, w przyszłości, a na pewno spośród tych młodych bramkarzy występujących w Ekstraklasie no, jest absolutnym topem. Znaczy, ja pisałem o tym. To było tak, że Aleksander Bobek też chciał zostać w ŁKS-ie. On miał trochę inne podejście niż Mateusz Kowalczyk, bo chciał się jeszcze wypromować w tej ekstraklasie, zaliczyć dobry sezon, może nawet więcej, zanim wyjedzie z kraju, i tam faktycznie przewijała się. Z Włoch chyba konkretne nazwy poza specją nie padały. Specja oczywiście też z racji tych powiązań właścicielskich, ale też był temat, że FC Kopenhaga go monitorowała, tak samo jak Kacpra Tobiasza. Oczywiście w kontekście zaplecza, rozwoju w przyszłości, no, ale taki temat faktycznie Istniał. A Kopenhaga będzie szukać bramkarza, bo Kamil grabara w styczniu odchodzi. Tak, tak. Tylko tam było raczej tak, że tobiasz za grabarę tak jeden do jednego na przykład byłby, a bobek tak troszkę jeszcze do rozwoju do, na przyszłość. Cbany. Nominowaliśmy do Cbanów... Moi drodzy, niestety debiutanta w Krakowi, Kamila Glika. Pewnie znaleźlibyśmy gorszego zawodnika w tym spotkaniu. Pewnie obok Kamila Glika Wirgila Gice. Natomiast nie są to wybory na najgorszego zawodnika kolejki, tylko na taką też trochę najbardziej symbolicznie słabą postać. I, I Kamil Glik no akurat wraca do Ekstraklasy po tylu latach, po tak pięknej karierze i, i akurat wraca na 1 no, mówi trener Zieliński, że na konia został wrzucony Kamil Glik, ale nie wiem, czy na konia. Sam, no, go no, 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 sam go wrzucił i mówił też, że gdyby nie kontuzję, to i tak by zagrał Kamil Glik, bo tak, tylko tak to, tylko to wyglądałoby trochę inaczej, bo defensywa Krakowie miała być skonstruowana w ten sposób, że gra Gica, Glik i Jugas Glica na lewej stronie, czyli Jugas, Glik i Gica. A skoro wypadł Jugas, to na lewą obronę wskoczył Skowgard i na prawą został przesunięty, grający zwykle na lewym półstoperze Gica. Więc trochę to się namieszało. No ale też rozumiem, jakby wytłumaczenie, że ta defensywa była całkowicie nowa, że mogła być jeszcze troszkę inaczej zestawiona. Ale no mimo wszystko to jeden. No, ale to jest Kamil Glika który ma 19 tak, lat tak. i zagrał pół rundy w drugiej lidze. Jeden... Mawiał Franciszek Smuda, to nie jest Jasiusz pierwszej łapanki. Jasiu Furtok. A dla mnie to jest takie pokazanie, że jakby Michał Probierz go nawet myślał, żeby go powołać, to by zrobił duży błąd teraz. Bo to byłoby takie głupie powołanie jak z Krychowiakiem za Santosa. Ale dla mnie nie jest błędem kolejki glik tylko pyrka, bo dwie żółte kartki w trzy minuty to jest duży Zwłaszcza, że tą, tą, tej drugiej spokojnie mógł uniknąć, bo no, chyba się podpalił po prostu. Pierwszej też, no bo dyskusja z sędzią no, mhm. to nie jest coś, co. Tak. Znaczy, to jest coś, tak, co tak, powinno tak, się tak. hamować. Tak, no ale jak już wiesz, masz jedną żółtą kartkę, zdarza się, masz jedną to żółtą bardziej. kartkę na koncie, no to pilnujesz się, a on jakby puścił tę akcję i, i nie faulował, no to nic by się nie wydarzyło, bo koledzy asekurowali. Ja mam z gry z trochę ze zbanem kolejki, bo Engel Hotti dla mnie w ogóle od początku sezonu taki piłkarz, u którego mało jest atutów i dobrych momentów, a dużo jest takich zachowań. Typowo no, niezbyt inteligentnych, jeśli chodzi o postawę na boisku. I to, co on zrobił też, przy tym, że miał ostrzeżenie, że następny fał faul, następny faul to będzie czerwona kartka, druga żółta, a on atakuje nogą twarz zawodnika, no to jest to dość mocna kandydatura do dzbanów. Natomiast też uważam, że jeśli Jarosław przybył, jest włany do monitora i ogląda sobie sytuację z faulem papa Nikolału na Szczepanie, i mimo to nie decyduje się, że to jest czerwona kartka. To y, tu jest najmocniejsza kandydatura i kompletnie tego nie rozumiem. No ewidentna czerwona kartka Kowal wczoraj nie przekonywał, że nie, ale nie wiem może miał gorszy wieczór, no musi być czerwona, tam mogło być złamanie nogi i nie przemawia do mnie argumentacja, że przypadek. No i co z tego, że przypadek? 100% czerwona kartka. No też tak uważam. dwa błędy w zasadzie popełniono, bo najpierw nie zauważył, że coś się wydarzyło, a drugi raz źle ocenił tę sytuację. No kolejna wpadka sędziowska. Rozmawialiśmy o tym tydzień temu i jakieś konsekwencje zostały wyciągnięte. Tak, ale widziałeś, co w pierwszej idzie się działo w ten weekend? bo też Damian Kosnowy, sędzia międzynarodowy. Najpierw Podarował żółtą kartkę Faulowanemu zawodnikowi w polu karnym. Dopiero później się zreflektował, że jednak był faulowany a nie symulował. Z maczowisła pod hesta. Tak, tak. No też pięć minut sprawdzali sytuację, gdzie już jakby 10 sekund powtórki pokazywało, że był kontakt z nogami mm. i nastąpienie na taki stempelek trochę wcisł, trochę w ale był. I był też mecz. Tylko nie, to była ta kolejka. GKS Katowice, jak dobrze pamiętam, tak, GKS Katowice Lech Gdańsk, gdzie też e, najpierw wtedy, kiedy zawodnik symulował, to sędzia dał karnego, a później, kiedy nie symulował, to nie dał i, i musiał się poprawiać. Więc no, coraz bardziej zastanawiające jest to, ile polscy arbitrzy widzą bez waru i jak bylibyśmy zagubieni, gdyby tego waru nie było. A niektórzy nie potrafią korzystać też z waru, na no, przykład sędziego przybyła. No, tydzień temu w pierwszej z też nie ciecza, źle ustawione kamery odwaru i, i spalony bym powiedział ewidentny, który wszyscy z boiska nawet sygnalizowali sędziemu, e, którego nie odnotowano i bramka padła na podbyski, więc. Nawet Warnie zawsze ratuje. Mamy ukaranych arbitrów po naszej e, tygodniu, sprzed, dyskusji z choćby z panem Sławomirem Stępniewskim sprzed tygodnia i, i ogólnym oburzeniu na błędy sędziowskie. Jest e, arbiter Kochanek zawieszony na jeden mecz, arbiter Sylwestrzak na jeden mecz i le, arbiter Lasyk zawieszony w, bez, bez żadnej konkretnej ramy czasowej. Sędzia Lasyk w meczu Jagia, Jaga jak Dwa błędy prawdopodobnie. Nie popełnił. Sędzia kochanek wyrzucił na lepę z boiska. A mógł go oszczędzić, bo tam w zasadzie to ciężko mówić, żeby, była, żeby był fałsz czy kartka. Na pewno na pewno nie był to fał intencjonalny i sędzia sylwestrzak. No, z, z, z sytuacja z rzłe. Jeden mecz kary. Mało. O, to nie takiej kary, tylko on po prostu sędziował jeden pierwszą ligę bodaj, a drugi drugą ligę. No, czyli zeszli poziom niżej. Jaka to W zasadzie kary. to żadna czyli kara. Zabrażarka taka. Delikatna. To jest taka zabrażareczka, A jeszcze sędzia. Sylwodów, Czakt, na w nagrodę w cudzysłowie, bo to wcześniej jest przecież wyznaczane obsady są europejskich pucharów pojechał sobie pogwizdać coś w Europie, już nie pamiętam który mecz. No, ale też ciekawa historia była w nieco wcześniej, jak zawieszony był sędzia Jacek Małyszek i pojechał na mecz siarki Tarnobrzek. to było w tym sezonie jak dobrze pamiętam, więc trzecia liga i no, dał taki popis, że musieli trochę ochronę ściągać, żeby mm -hmm. Sędzia wyjechał ze stadionu, więc ta zamrażarka to chyba jednak powinna dotyczyć faktycznej kary, przecież tu już nawet nie chodzi o to, że sędzia schodzi szczebel niżej oni też za to otrzymują wynagrodzenie. To nie jest tak, że oni sobie nie jadą na kasę, tylko na pierwszą ligę i tam już za, za Afrykę sędziują amatorsko, tylko te pieniądze dalej są im płacone. Więc jaka to jest kara? Oczywiście rozumiem, trochę mniejsze pieniądze, trochę mniejszy prestiż, ale koniec końców no, nie jest to aż tak, um, aż tak, jak powinno być. No ale to Kowal też mówił, że jakby takiego sędziego zrzucić do, na kolejkę do okręgówki czy do A-klasy i oni by tam tego waru nie mieli, to jak tam zaczęliby... Podejmować no, różne decyzje, to tak jak mówisz, no, była wzywana ochrona na siarkę Tarnobrzek, a na jakąś aklasę czy, czy okręgówkę, no tam ochrony nie ma. W Sędzia sensie musi sobie radzić, więc mogłoby być ciekawy. Poprosimy o Jastrzębi tej kolejki, czyli dla odmiany najlepsi. Jest tam oczywiście wielki Dawid Drachal, jest tam Kamil Grosicki, jest tam Kosta Runjajić. Za kształt za to jak wygląda Legia Warszawa. Jest też Aleksander Gorgoń. No chyba ciężko będzie przebić wyczyn Dawida Drachala, młodego chłopaka, osiemnastoletniego, który, jak ja pamiętam tam, tamten sezon w Miedzi Legnica, to ze dwa mecze dobre zagrał i bardziej kupował raków potencjał, więc jest to bardzo duże zaskoczenie, że on tak szybko jest w stanie e, robić duże rzeczy na boiskach klasy, no i może wreszcie raków nie zapłaci kary za brak młodzieżowca, za, za niewystawienie młodzieżowców. No ale raków nadal jest ostatni w tej klasyfikacji, jeżeli chodzi o minuty rozegrane przez młodzieżowców. No tak, Drachal dopiero czwarty mecz zagrał. No więc... Ale no jak tak gra, no to raczej będzie. Też, grał. I też co ciekawe, gra nie na swojej pozycji, bo on przychodzi do Rakowa na dziesiątkę i też jakby obiecywano mu tę grę na dziesiątce, no ale z oczywistych względów obecnie jest to pozycja tak zapchana, że e, skoro ma szansę gry na wachadle, to się nie obraża i po prostu tam występuje. E, nie jest to jego docelowa pozycja, no ale jak też pokazał, potrafi na niej spełniać założenia. Trochę rozmawiałem o tym, jak to wyglądało. Tam są lekkie pretensje jeszcze o to, jak pracuje w defensywie i, i tutaj są ankamenty, które trzeba poprawić, ale te założenia ofensywne w meczu z ruchem wykonał świetnie i też ta pierwsza bramka była dla mnie kapitalna, bo kiedy ta akcja się zaczynała, kiedy Zwoliński już otrzymywał piłkę w polu karnym, to ciężko było sobie wyobrazić, że Drachal może w tej akcji jeszcze w jakiś sposób uczestniczyć. On był po prostu daleko z tyłu, a na końcu wyprzedził w Wójtowicza i po prostu na tych ostatnich metrach się w polu karnym pokazał. I właśnie ta aktywność... W no ten 16... strzał był świetny. Tak, tak. No i aktywność w 16 szesnasty rywala to jest to, za co go mocno po tym meczu chwalili. Już abstrahując od tego, jak to się skończyło, no ale myślę, że i bez trzech bramek byłby pochwalony za te założenia ofensywne. no mhm. ja też ja też spokojnie do tego podchodzę. Zobaczymy, jak będzie wyglądał z drużynami, które nie będą mu podawać piłki w polu karnym. Bo to pewne, zawsze ułatwienie Rok ruch był bardzo gościnny, trzeba powiedzieć. No też Pamiętajmy, że pewnie Drahal w tym meczu by nie zagrał, gdyby nie kontuzja frana Tudora. Myślisz? No myślę, że miałby z tym problem. Ewentualnie wszedłby z ławki. Tak, tak. To tak, no, tak jak mówiłem, to jakby on y, nie jest pierwszym. Y, czy wahadło to nie jest ta docelowa pozycja, więc to też nie jest mm -hmm. tak, że on zawsze tam będzie występował, jak y, akurat będzie potrzeba rotacji. Fajnie, że skorzystał z okazji. Y, na pewno. Ten jego potencjał, o którym się mówiło, o którym ty też wspomniałeś, był widoczny już wcześniej w młodzieżowych reprezentacjach polskich, chociażby bo on był zapraszany na zagraniczne testy. Generalnie zresztą był taki plan, żeby może wyjechał już za granicę z miedzi Legnica i, i zbierał szlify w zagranicznej Akademii, ale stwierdzono, że Raków Częstochowa i. Też to, jaki styl pracy, jakie metody pracy preferuje tamtejszy sztab, no, pozwala na rozwój wcale nie gorszy niż na zachodzie, więc jeszcze taki krok w Polsce myślę dobrze mu zrobi. Mamy też liczbę kolejki przygotowaną pod Dawida Drahala. Ulubiony współczynnik Pawła Paczula, który użył go w jednym z tekstów w Weekend, więc wyszedł na hipokrytę nie pierwszy i nie ostatni raz. 0,46 to jest współczynnik expected goals przy golach Dawida Drahala. Przypomnij że strzelił trzy bramki, więc. Z tego meczu z piastem. Tak tak. tak, tak, tak. Wszystkie trzy strzały. Taki współczynnik, no, nie jest to jakieś specjalne zaskoczenie, jak spojrzymy na pozycję tych strzałów i tak dalej, ale e, faktycznie ciekawie to wygląda. Jedźmy dalej. Aleksander Gorgoń i Kamil Grosicki też nominowani. Zwłaszcza Aleksander Gorgoń to jest fajna historia, bo on przychodził jako potencjalna gwiazda do Ekstraklasy i na początku tą gwiazdą nie był. Jest starszy już o parę lat. W sumie ma 34 lata, więc wielu piłkarzy już zawija się i zastanawia się, że, że może gdzieś jeszcze w jakiejś wieczystej by, by pograli i, i, i myślą co po karierze, a on ma najlepszą dyspozycję, jest w najlepszej formie od kiedy trafił tutaj do, do Polski. I jeszcze no i po też... drodze była bardzo groźna kontuzja. Bardzo groźna kontuzja. 15 miesięcy musiał pauzować i, i otarł się o niepełnosprawność, więc no naprawdę, naprawdę było co tam dokładnie mu tam było? Ja nie pamiętam. Ja Polecamy że na weszło, bo on o tym szeroko opowiadał i, i faktycznie wyjście jakby z tej sytuacji do poziomu, że on odżył w pogoni i znów jest jednym z liderów zespołu, to jest duży wyczyn. Grosicki czy Gorgoń? Cała Pogoń. Drachal. Drachal. Drachal, drachal. Dobrze. E, cała Pogoń, Pogoń, która rozbiła Krakowie, a Janusz Filipiak mimo to docenił piłkarza Krakowi i chyba najlepszego w tym sezonie. Poprosimy o cytat. W Lidze Plus Ekstra mówi Janusz Filipiak, że Michał Rakoczy to jego ulubiony piłkarz i zadeklarował publicznie, że podwyższy mu pensję. Te warunki, które ma są sensowne, ale porównując z innymi zawodnikami nie są wysokie. Michał, obiecuję Ci, że w najbliższych dniach podwyższymy kontrakt bez presji z e, Twojej strony. E, ładne zachowanie. Janusza jednostronnie, ja? jednostronnie. Jed jed no, no, może się nie zgodzić <śm> Michał na to w podwyżkę. Więc, e, Jest taka scena w Alternatywy 4, jak czekają różni ludzie, którzy są zarejestrowani w spółdzielni na przydział mieszkania i przyjechała telewizja. Oni czekają, muszą czekać jeszcze długo, no bo tam wiadomo, że w, tamty, w tamtej epoce słusznie miniono i wszystkie sprawy długo trwały. No i przyjechała telewizja, mieli tam 15 minut, chcieli zrobić materiał o tym, że ludzie dostali mieszkania, no więc wzięli jakiegoś człowieka w kolejce, on mówi, że panie, ja nie dostałem mieszkania, dlaczego ja się mam wypowiadać o tym, że dostałem mieszkanie? Co panu szkodzi? No i zrobił Wywiad z człowiekiem, który właśnie odebrał mieszkanie, dostał przydział na, 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 na swoje M4, po czym jak wszyscy zobaczyli w telewizji, że ma to mieszkanie, to nie dostał w końcu, bo uznali w tej spółdzielni, że chce dwa i chce wszystkich oszukać. Mamy nadzieję, że Jan Filipiak w rzeczywistości da jednak tę podwyżkę Michałowi Rakoczemu. Ale też piłka, że ekstra nie wyciągnąć wnioski z tej historii. Trzeba po prostu zawsze sprawdzać w telewizji Kanal Plus, czyli będzie możliwość, żeby w trakcie programu, jeżeli będą gośćmi, wypowiadał się właściciel klubu czy, czy prezes klubu, bo wtedy można sobie walczyć podwyżkę. Można też dobrze grać w piłkę. No to też. To też jest Ale to, to nie, nie aż tak się liczy. To Jednak bardziej się liczy, jak prezes się wypowiada w tym samym programie, w, tym, w którym jesteś gościem. Oczywiste. Ale no ciekawa jest też argumentacja Janusza Filipiaka, bo on zwrócił uwagę na przedłużenie kontraktu Michała Rakoczego, że to odbyło się bez boksowania i tutaj chyba taka też kolejna szpilka z jego strony do Kamila Pestki, bo już kiedyś w wywiadzie Janusz Filipiak trącał tego zawodnika i jego agencję, że w tym przypadku takiego porozumienia. Za bardzo nie było i teraz podobna chyba sytuacja z Jakubem Myszorem, gdzie też jakieś tarcia są między nim a Krakowią, więc no ciekawe. Michał Rakoczy faktycznie ma dość długi kontrakt z Krakowią, ale myślę, że aż tak długo tam nie zabawi. Zresztą w tym tygodniu na weszło też będzie wywiad z Michałem, który w ostatnim czasie mocno się rozwinął i też myślę, po pierwsze aspiruje do reprezentacji Polski mocno, po drugie aspiruje też do tego wyjazdu i wcale bym się nie zdziwił jakby zimą czy najpóźniej latem już zmienił ligę na Mhm. Borysiukiem kolejki, tam było dużo nominacji, jest między innymi Tomasz Makowski, jest Nahuel Lejwa, jest Władysław Koczerchin, jest Afimiko Pululu, Paweł wybierze Tomasza Makowskiego, tak czuję. No muszę, bo mogę mieć nie mieć okazji przez najbliższy rok. <laughs> to prawda. Tomasz Makowski wreszcie zaczął w miarę sensownie wyglądać na boiskach Ekstraklasy i nie mówię tylko o tym golu, tylko mówię o całym sezonie. E mówiłeś e to kiedyś. Tak? Mm -hmm. To nie będę się... Na rodzinach. Ale no? szóstki udajemy no. w notach, więc tak trzymaj, tak trzymaj drogi e Tomaszu. E ja wybieram z tego grona na Huela e Fajna, fajna podcięta piłka, fajna akcja. Zespołu. Fajnie by było, jakby był kolejnym piłkarzem odbudowanym przez Jacka Magierę. <laughs> Już jest z nim lepiej, bo przez 28 meczów za Dziurzewicza... Lewa miał gole i asystę. Teraz po 13 meczach Magiery ma 4 gole i 2 asysty. Jeszcze jest to taki piłkarz przebłysków. Nie powtarza co tydzień dobrych występów, no ale jest z nim lepiej zdecydowanie. A ja bym wybrał e, gola Koczerchina. Nie? Czy pamiętacie, kilka sezonów temu była bardzo podobna sytuacja. Bohaterem jej był Giorgi Merebaszwili. Zrobił dokładnie to samo, co e, Koczerchin tutaj. Położył bramkarza, położył jednego obrońcę. Zamach, trzeci zamach. Miał pustą bramkę. I nie strzelił niestety w jej światło. Więc to jest taka bramka koczerchina imienia George'ego Merbaschwiliego. Że on nie strzelił. No tak. <noise> to ta różnica. E, dobrze. E, przechodzimy do tematu Rakowa Częstochowa. O Pucharowiczach teraz sobie e, porozmawiamy. E, Sony Kittel narzeka, że gra za mało. E, Maćku, ty <noise> napisałeś o tym e, tekst, jak to wygląda z drugiej strony. Jest wersja Rakowa. No, Sony Kittel. Nieoficjalna, bo nie chcieliśmy. No ale wiadomo, że zapytałaś, kogo, kogo trzeba. E, Sony Kittel też przedstawił to jest Stanowisko w Bildzie nieoficjalnie, no bo tam jego wypowiedzi żadnych nie ma i tym też jakby odpiera zarzuty raków. Znaczy, odpiera zarzuty. Mówi, że nie chce się wypowiadać, no bo to nie jest oficjalne stanowisko samego Kitela. Natomiast wiemy, że mamy zawodnika, który jest niezadowolony, zawodnika, który zarabia kupę pieniędzy, bo w swoim tekście jest napisane, że 33 tysiące euro na miesiąc plus. Trzeba było sprostować to, co Bild bo Bild trochę tak, zawyżył. Że 40 plus 500 tysięcy euro za, za podpis. Ogromne pieniądze. Wszystko, jeżeli tam będą jeszcze bonusy różne za występy, premium. Nie, wszystko może zamknąć się kwotą miliona euro Za ten sezon gry mhm. No to bardzo, bardzo duże pieniądze, pieniądze Więc lepiej, żeby Sonny Kittel grał A co mówi Raków? No Raków mówi przede wszystkim, że To jest trochę gra menadżerów I Mówią o tym, że faktycznie Sony rozstał się z agencją menadżerską, która do tej pory go reprezentowała. Tłumaczą też, że raczej w interesie piłkarza nie byłoby to, żeby jego poziom zarobków wyciekł nawet w niemieckich mediach. Czemu? No czemu miałoby to służyć z jego, z jego perspektywy? No, może to troszkę zamieszać w szatni Rakowa, że zawodnicy po prostu dowiedzą się, ile jeden z nich zarabia. Tak mi się wydaje. Mhm. To z perspektywy Rakowa też źle, żeby, żeby wyciekł, rakowa, nawet tak? bardziej. Myślę, że bardziej no, z no nie, perspektywy no, Kitela też. No tak, ale masz rezerwowego, którym zarabia najwięcej, więc przyjdzie Tudor i powie, że no halo. No ale będziesz też miał w pewnym momencie taką sytuację, że jeżeli ten rezerwowy bardzo długo nie będzie grał, no to nikt nie będzie go trzymał i myślę, że tam dojdzie wtedy do, do rozwiązania umowy. No, no, on wówczas to... się musi zgodzić na to rozwiązanie. No tak, tak. Ehm... Co, co w Rakowie jeszcze na ten temat mówili? Nie udają, że faktycznie jest jakiś problem z Sonem Kitelem. No, że słabo przychodzi jego proces aklimatyzacji. To jest pierwszy jego zagraniczny wyjazd. Trochę nawiązał do tego Dawid Szwarga też w niedawnej rozmowie, która u nas na, na weszło była, że on się musi odnaleźć, zaadoptować też do tej specyfiki. Taktyki rakowa, zachowań stricte defensywnych, nie tylko ofensywnych. Nie pomaga trochę w tym też chyba charakter Sonego, który no, trochę się nie integruje do końca. Jeżeli on z kimś trzyma w drużynie, to z Johnem Jeboachem, który też mówi w języku niemieckim. No, Dawid Szwarga poprosił go o rozmowę po tym, co się wydarzyło po tym tekście w niemieckim bildzie. Trochę mi to przypomina tą sytuację z początku Iwiego Lopeza w Rakowie Częstochowa, gdzie no, Iwi trochę inaczej robił, bo nie, nie przemawiał, że tak powiem, przez media, tylko machał rękami po zejściu mhm. z boiska. E, no, pokazywał swoje niezadowolenie, kiedy Marek Papszun albo sadzał go na ławce rezerwowych i e, nie wystawiał go w wyjściowym składzie, albo go ściągał z boiska. Tam Marek Papszun i Iwi Lopez, mimo że nie rozmawiają w jednym języku, jakoś się dogadali. No, i teraz będzie odpowiedź, myślę, w najbliższych czterech spotkaniach, bo Boraków Częstochowa. 11 dni bodajże zagra 4 mecze. No i jeżeli tutaj, w którymś z tych spotkań, Sonny Kittel nie wyjdzie od początku, no to myślę, że może być ciężko z jego odkręceniem. No ale jak słyszę, że Niemiec z polskimi korzeniami zamienia Hamburg na Częstochowę i jest problem z aklimatyzacją, to mi słabo. No. To jest pierwszy wyjazd jego zagraniczny. To są słowa trenera szwargi. Na wakacjach też nigdy nie był. Nie wiem. Całe życie w Hamburgu. A w wyjazdowych meczach chociaż grał w tej drugiej Bundesliga, tylko w domu. Nie no, przestań. Boże, bardziej problem z aklimatyzacją w drużynie, jeśli chodzi o spełnianie jakichś wymogów taktycznych, bo tutaj do tego może prędzej się możemy przyczepić, bo faktycznie jeśli on na treningach się prezentuje w, w, tak jak widzieliśmy w meczach, to, to pewnie w tym leży problem i niechęci do pracy. Ale to było wiadomo wcześniej, że Sony Kitel nie jest najłatwiejszym zawodnikiem do współpracy, bo to nie tak, że Raków ściągał gościa, który do tej pory nie miał żadnych takich historii za sobą, tylko też już w przeszłości ten charakter Sonego dawał sobie znać. Odbił się od Bundesligi też między innymi, ale tam też były te kontuzję. I jeszcze jedna rzecz do tego. Sonny Kittel, kiedy przychodził do Rakowa Częstochowa, on nie miał za sobą w ogóle okresu przygotowawczego, bo on na początku czerwca skończył te mecze barażowe Hamburgera Sportverein ze Stuttgartem. To był bodaj pierwszy i piąty czerwca. I później nic nie trenował. A Raków już w momencie, kiedy on przychodził, był po dwóch obozach przygotowawczych. I myślę, że tutaj też jest ten Problem, no, że trener Szwarga ma piłkarzy, którzy się przygotowywali cały sezon, cały okres przygotowawczy z nim są... Według niego pewnie w dobrej dyspozycji fizycznej, a tutaj jest człowiek, którego trzeba odbudować, i, i pewnie też między innymi z tego powodu on tylu minut nie dostaje, ile by chciał. No, czy dobrze ty... byłoby przede wszystkim, żeby przemówił na boisku, bo ja nie wiem za co on ma dostawać te minuty. Kiedy on wchodzi na boisko, no to rzadko jest postacią, która coś wnosi. Okej, okay, jest fantastyczna bramka z Karabachem, no ale to jest póki co jeden moment. I gol spuszczą nie połomice z głowy. No okej, okay, no dobrze. Mógł mieć też ostatnio asystę z meczu z Atalantą, ale to też nie jest taka asysta na zasadzie, że wyczarował, coś w stylu Iwiego Lopeza, po prostu no, wyłożył piłkę, akurat znalazł się w takiej sytuacji, no, zrobił coś, co zrobił pewnie każdy piłkarz Rakowa Częstochowa, no on tam akurat e, e, był. No nie jest to piłkarz, który wnosi jakieś ożywienie, a patrząc na to, jak duża jest rywalizacja na pozycji numer 10 w Rakowie Częstochowa, no to całkiem logiczne decyzje podejmuje trener, trener Szwarga. że mi się wydaje, że Kittel jako gwiazda drugiej Bundesligi e, myślał, że on tutaj przychodzi do ekstraklasy i on z miejsca jest najlepszym piłkarzem, no ale też trzeba to po po prostu pokazać, a, 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 a nie liczyć, że to, się, że to się samo wydarzy i on powinien dostawać miejsce w składzie z urzędu. No no jak... Czy jest rywalizacja te dziesiątki? Nie mam wrażenia, że te dziesiątki są w jakiejś dobrej formie. No, Kittel to mówimy Nowak jest <laughs> dramatyczny. Po prostu chodzi o to, że jest Jebołach, wielu, wielu piłkarzy. Ale ja wiem, wiem, o czym mówisz. Tylko mm -hmm. tak, taką mam jeszcze inną refleksję. refleksję. Nie, jest, nie jest ciężko się przebić. Jeboah wraca po kontuzji i, i, i też nie gra. Y... A ma więcej minut rozegranych niż Kittel. Koczergin teraz też gol, ale no spodziewałem się po nim więcej, tak jak mm -hmm. mówiłem w zeszłym sezonie. Kto tam jeszcze jest? Cebula. Ce cebula? No Cebula też z, od czasu jak się mówić, że ma jechać do, do kadry, to też słabiej. Po tych meczach z Karabachem troszkę gorzej mm -hmm. wygląda. Nowak, Niby... Nowak, duży zjazd. No bardzo. mówię, bardzo. pięć nazwisk takich konkretnych, ale żeby ktoś był na poziomie, nie mm. wiem, takiego, no to nie jest dziewięćdziesiątka, ale Exposito ze Śląska, no to nie. No ale też jeśli gość przez dwa tygodnie, tak, czy, czy nawet dłuższy czas między barażami a transferem nie trenował, to w sumie się nie dziwię, że ma problemy z aklimatyzacją w Rakowie, gdzie ta praca jest wyjątkowo ceniona i, i przygotowanie musi być na najwyższym poziomie, bo taka trochę historia, jak z burakiem incze w śląsku, że Jacek Magiera tłumaczył i brak szans dla niego tym, że no w sumie gość między transferem a końcem sezonu to sobie nic nie robił. Więc nic dziwnego, że potrzebuje czasu i trochę. Też narzekał na to, że takie podejście do zawodu miał profesjonalny piłkarz. Jeszcze bardziej to dziwi w przypadku Kitela, który no nie był jakąś młodą, wschodzącą, rokującą nadzieją w, Bundeslidze, w drugiej Bundeslidze, tylko zawodnikiem pewnie wyróżniającym się w skali całych rozgrywek. Więc no dość kuriozalna sytuacja. I tym bardziej rozumiem raków, że są wściekli na takie wycieki później do prasy I, i tak traktuje tę jego ławkę z ruchem chorzów jako taką karę też za to, że w ten sposób postanowił załatwić sprawę. No bo nie oszukujmy się, on się tam nie wypowiada, no ale przecież z, z czapki sobie tego nie wzięli i, i to musiało wyjść od strony Kitela, czy to od niego, czy od jego agentów. Czy znaczy, ja się przestraszyłem, jak Michał Trela napisał, że to jest piłkarz momentów? Piłkarz najlepiej zarabiający w drużynie nie może być piłkarzem momentów. On, on tam napisał konkretów i momentów. Że on potrafi strzelić mieszablonowego gola, potrafi popisać się dribblingiem, jakimś świetnym dograniem, ale przez większość meczu zginąć. Mhm. To znaczy, z drugiej strony, raków też trochę potrzebował takiego zawodnika, który właśnie w tej ostatniej tercji boiska będzie miał to, te, będzie robił te różnice. Pod nieobecności w jego no, no właśnie, tak. i trochę taki. ale bo, Ale też nie tylko pod nieobecności w jego, bo, bo też jeboach był ściągany w takim y, celu. Po prostu raków y, i specyfika tego, jak zmienia się. Y, Raków obecnie jest drużyną bardziej bazującą już na posiadaniu piłki i musza, która musi sobie radzić z okopowaniem się rywali na własnej połowie w, czy, czy pod własną bramką w lidze, więc musiał też inwestować w graczy, którzy na tej małej przestrzeni będą się odnajdywać i kreować sytuację. Więc okej, okay, w takim kontekście momenty Kitela są oczywiście ważne, ale tak, no. Więcej, więcej pracy całościowo, bo to nie tylko y, czarowanie pod bramką to nie jest wystarczające, żeby się przebijać w drużynie mistrza Polski. No dobra, ale panowie, jeżeli się Kitel nie odkręci do końca tej rundy, Raków zagra 34 mecze jesienią. I okaże się na koniec, że, że on zagrał grał ogony, wchodził na zmianę. No to to 5 milion euro no to trzeba będzie się po prostu przyznać do tego, że jest to wtopa transferowa. Mhm. No, zdarza się pewnie nie pierwszy, nie ostatni. No ale dość yy, droga. Dość droga, dość droga. Ale no też jakby to ile wziął za podpis pokazuje, że no czasem mówimy, że jakiś klub na przykład nie wydaje pieniędzy na transfery, to znaczy, że tam jest biednie. No Nie wiem też, Michał Świerczewski jakby zapowiadał, że, że Raków nie będzie robił dużych transferów, No ale... No ponad 4 miliony. Jak cztery, dajesz, jak dobra, dajesz ja. gościowi pół miliona euro za podpis, no to to jest tak, jakbyś zrobił naprawdę duży transfer w skali ligi, w skali całego okna transferowego widzę. Trochę się tego spodziewałem, bo jednak ściągając piłkarzy takiej jakości, to musisz się z tym liczyć. Nie, nie jest... mówię, że to jest źle. Nie, to rozumiem, pokazuje rozumiem. po prostu realia Rakowa, który też, no bardzo grubo zagrał w tym okresie. Też, też to pokazuje, bo nie zawsze jest nie zawsze duża kwota za podpis wiąże się z darmowym transferem. Często jest też tak, że jak ściągasz piłkarza nawet za grube pieniądze, tak, no to, to też musisz mu zapłacić konkretne sumy i, i fajnie, jak to się przebija później i, i znamy taką realną wartość całego ruchu, a nie tylko wartość gdzieś opartej na tym, ile klub zapłacił drugiemu klubowi. Dużo wydał Raków Częstochowa, ale te transfery tak całościowo niewielu z tych piłkarzy daje dużo jakości Rakowowi. Takim rozczarowaniem myślę, że też jest Adnan Kowacewicz, którego pamiętamy z Korony Kielce, jako całkiem sensownego obrońcę. Wydaje mi się, że w Rakowie Częstochowa brak żadnego piłkarza nie byłby tak widoczny jak teraz Arsenicia. Zgo no, zgodzę się i też jak przychodził Adnan Kowacewicz to rozmawiałem ze znajomym i on bo jakby e, ja wziąłem to sobie jako taki fajny ruch że Kowacewicz mm -hmm. faktycznie pograł w, w Ferencvároszu czyli nie przypadkowej drużynie pamiętaliśmy go jako dobrego obrońcę z ligi ale on mi mówił że e, e, hamuj konie bo to taki trochę słabszy Petraszek e, i mówię okej okay, zobaczymy A on przyszedł w miejsce Petraszka e, Tak dokładnie I, i w sumie okazało się że miał rację bo ten Kowacewicz jak już gra to tak e, jeśli ktoś popełnia błędy w defensywie Rakowa to najczęściej on, mimo że y, no, też nie, nie gra wszystkich spotkań. Z no OKS-em ok, tak. dramatycznym. Dokładnie. I tak, a z kolei dobrych momentów aż tak wielu nie ma. Na, na pewno słabiej gra trochę chyba głową od, od Petraszka. Mm, więc Tutaj też jestem rozczarowany, ale no ciekawi mnie w takim razie, jaka była analiza tego ruchu, skoro zdecydowano się na niego, a jestem słabszym Petraszem. No chodziło o to, że, że Kowacowicz jest w teorii szybszym piłkarzem i takim bardziej mobilnym niż Petraszek, i to ten ruch miał zapewnić, ale no tam szwankuje według mnie ustawienie przede wszystkim. Mhm. No tak. na, na razie, nawiązując do tego, co powiedziałeś, to lepsze takie na już ruchy ma legia Warszawa z tych Oj, niż niż Raków. Zdecydowanie. Do legi jeszcze przejdziemy. Na pewno też w Rakowie jest jeden gość, który zaczął fajnie grać w piłkę, czyli Gustav Bergen. Widać było podczas tego meczu z Atalantą, jak wpływowym jest zawodnikiem dla pomocy Rakowa. Bo jak Raków wychodzi do pressingu, to on daje sygnał. Jest go wszędzie pełno. No, gość, który naprawdę fajnie, fajnie się odnajduje i posadził na ławce Bena Ledermana, który pukał już do reprezentacji. Polski. Więc tutaj akurat Raków może powiedzieć, że, że ma dobrobyt w środku. Pola. Na tle Atalanty Bergamo było widać, że Bergren to, czym może imponować w niektórych meczach w Ekstraklasie, to pożeranie przestrzeni. Kiedy mm -hmm. ma piłkę przy nodze i mm, czasami on miał ten dylemat, czy przyspieszać grę szybkim podaniem do przodu, czy może ją przenieść po prostu dryblingiem. Tutaj... Tak zwany słynny rajd progresywny. Tak, tak. To tutaj z Atalantą nawet na tle takiego przeciwnika się wyróżniał. Ja powiem nawet więcej, że. Jeżeli ktoś ze sztabu reprezentacji Szwecji wnikliwie ogląda na przykład Karl Strema z Lecha na początku tego sezonu i Bergrena, no to według mnie nie ma w ogóle porównania Gustaw jest po prostu w tej chwili w zdecydowanie lepszej formie No to też ten ja może dla Kitela, Bo pierwsze pół roku nie zapowiadało, że Bergen będzie dobrze grał w piłkę Tylko pierwsze pół roku było u Marka Papszona, Który trochę skasował tego zawodnika Chociaż i... nie do końca, bo po okresie przygotowawczym yy, Po zimie to on wychodził na początku w wyjściowym składzie na nie, No ale się spadł trochę Skasował go tak generalnie w, Biorąc pod uwagę całokształt tego jak to wyglądało też, też od środka yy, No nie był faworytem na pewno trenera ten transfer też zrobiony trochę przez ten dział analiz, więc, więc to te też od razu umniejszało. Ale największym problemem było to, co sam Bergren później komunikował, czyli... Zaufanie. No zaufanie, ale fakt, że on nie mógł porozmawiać z trenerem po angielsku po prostu, nie mógł się dogadać. A teraz może, więc jest mu czuje się lepiej, czuje się pewniej. Jest to też spory kamyczek pewnie do ogródka Marka Pawszona, choć oczywiście biorąc pod uwagę całą no to nie, nie jest to jakaś wielka wada. Ale, ale tak, no ciekawy rozwój tego piłkarza, zastanawiałem się właśnie, czy on jeszcze odżyje i będzie potrafił pokazać tę jakość, natomiast jeszcze to, to co mówiłeś Kuba o tym, um, o tym bogactwie w środku pomocy, ja się trochę zastanawiam, czy w sumie Raków nie za szybko pozbył się Maksima Domingueza, tak, tak ogólnikowo bo okej, okay, jest Koczerchin, który też schodzi na ósemkę i często tam gra, ale... Trochę chyba brakuje jeszcze jednego gościa, bo Ben Lederman no, trochę cieniuje. Mam wrażenie też, że Janis Papanikolaou jest takim piłkarzem, który już pewien sufit osiągnął w pewnym stopniu, że on jest na niezłym poziomie, ale już wyżej nie podskoczy i że jeszcze wzmocnienie tej rywalizacji i może też to wejście Domingueza do Ligi Portugalskiej trochę, trochę nam każe o tym myśleć, bo, bo tam się świetnie zaprezentował. Ale czy jednak nie byłby potrzebny, czy nie za szybko z niego zrezygnowano? Może, no ale oni mają tyle piłkarzy, że wiesz. No mają, ale, ale właśnie na tej ósemce. Na stolę, to... Ale na tej, na tej ósemce, czy właśnie tak mają? No Bergen, Lederman to jest moim zdaniem mega dobrze już obsadzona ta pozycja. A, i, a jeszcze ten Koczerchin w podwodzie. Może tam Nowak też zagra. Moi, Cebura, mój, moim zdaniem, jeśli chcą iść w górę, to, to taka w perspektywie dłuższego czasu yy, zmiana Ledermana na jeszcze lepszego zawodnika, czyli tego potencjalnie Maksima miałaby... Sens. No ale to tak ciekawostkowo bardziej, bo, bo tu sobie gdybamy. Mm -hmm. No właśnie, pytanie: czy taki, taka chęć pójścia w górę cały czas z okienka na okienko nie zgubiła trochę w przypadku Petraszka? Bo Petraszek był niewątpliwie dobrym piłkarzem Brakowa. To nie jest tak, że Petraszek nie wiem, zapał jakiś dołek formy i trzeba było go pożegnać. On grał na swoim solidnym poziomie, po prostu Raków zechciał czegoś jeszcze więcej. Bo tam było dużo kontuzji u Tomka, to też trzeba. No było, odbyć. było, Że on był moment, że po prostu znikał z kadry, bo, mm -hmm. bo zdrowie nie pozwalało na grę. Myślę, że raków kilka ma takich jeszcze. Wspomnieliśmy o, wspomnieliśmy o Maksimie Dominguezie, a jeszcze tak z perspektywy czasu zastanawiam się, wiadomo, teraz Gutkowski ma zerwane więzadła krzyżowe, ale czy wprowadzono zawodnika, który byłby uzupełnieniem do tych nie wiem, trzech napastników? No na twierzy. poziomie. No, Nie no, ale... trzech, trzech wystarczy. To jest jakby trzech ja wiem, ja wiem, ale czy czy już w tej chwili daje gwarancję taką, że czas będzie przynajmniej na, na, na poziomie gutkowski ja, ja słyszałem o takich dwóch strategiach transferowych, które w temacie napastnika się przewijały. Czyli albo kozak, taki typowy zawodnik na już, który no jest po prostu mega piłkarzem, wiele rzeczy o tym świadczy i tak dalej. Typ a, Durszuna. A druga, a druga to jest ściągnięcie młodego piłkarza z potencjałem rokującego, który był. Byłby właśnie do tej dwójki napastników. I ja zakładam, że i tak napastnika Raków zimą będzie szukał, i, i Fabian Piasecki pewnie będzie wtedy odpalony. I zostanie powiedzmy kozak, Zwoliński i trznacz, co byłoby już takim docelowym pewnie jakimś, tak, jak to miało wyglądać, ale no jest to ciekawy, ciekawy pomysł, i w dobrym kierunku idzie raków moim zdaniem, że szuka takiego młodego gościa, którego jeszcze może wypromować, bo nie ma co ukrywać. Chorwat to już jest samo w sobie gwarancja dobrej ceny więc jeśli ten gość się pokaże z dobrej strony i się wypromuje w polskiej lidze, w europejskich pucharach, no to pewnie Raków na nim zarobi niezły pieniądz jeszcze. No też Dawid Szwarga mówił, że oni chcą dopiero ukształtować trzynacza jako napastnika, bo on u siebie w Sławym belu po części występował po prawej stronie. To jest lewonożny piłkarz, schodził do środka i szukał strzału lewą nogą. Ale też... Y ten występ za talantom niezwykle bezbarwny. Chyba tak. kontaktu z piłką za bardzo nie miał. Ale też mówiłeś o Petraszku. Dobry, ale jest jeszcze jeden epitet drogi i właśnie w połączeniu z tymi kontuzjami mm -hmm. no to tutaj pewnie to zaważyło, że gdyby to nie był tak drogi w utrzymaniu piłkarz albo gdyby po prostu zdrowie mu dopisywało, no to z niego by w Rakowie nie rezygnowano. A tak ryzyko tego, że znowu coś się wysypie i po prostu będą bez opcji bo dobrze opłacany piłkarz jest kontuzjowany, no to, to przeważyło. A i tak raków tych kontuzji w obronie ma mnóstwo, no bo w Bergamo z pięciu podstawowych obrońców, licząc też wahadłowych, kontuzjowanych było czterech. To też jest ciekawe w sumie, bo zawsze chwalimy przygotowanie fizyczne rakowa, a koniec końców te urazy im strasznie dokuczają, zwłaszcza mm. w ostatnim sezonie i obecnie, to jakby mam wrażenie, że ta plaga kontuzji się zwiększyła. Ciężko stwierdzić, bo tam też może być po prostu zwykły pech i. Tak Niby tak, tak, tak? tak, ale też jakby trenerzy przygotowania fizycznego często podkreślają, że praca, którą wykonują, ma też na celu prewencję. Jasne. Czyli jakby to obudowanie mięśni ma sprawić, że tych kontuzji będzie mniej. No ale to oczywiście jest temat na taką jakąś bardziej dogłębną analizę. Do Jastrzębia nominowaliśmy Costę Runiaicia. Legia zagrała fantastyczny mecz z Aston Villą. Trzeba docenić, jednak okazuje się, że. Można grać po ofensywie i już parę klubów w ostatnich latach to pokazuje, że, że grając ofensywnie w Europie jesteś w stanie też to połączyć z wynikami. No, ostatni taki mega ofensywny zespół to, to być może Lech Żurawia. Yy, oni też tak wajchę raczej na stronie o, wiesz, Chociaż ten Vannebroma też, też ten... Brom... był ofensywny. A przez, mówiłem przez parę lat temu, że większość wyników dobrych w Europie osiągamy w ten sposób. Tak. I widzisz, i wreszcie ktoś cię posłuchał. I nie ma już prawdziwych szóstek, Paweł. No nie ma. No. no i ma to lepszy smak niż... Bo oczywiście mamy w ostatnim czasie sporo fajnych wyników. Była ta wygrana z Leicester, była wygrana też w Moskwie już już za ostatnia legia, nie, nie ta wcześniejsza. Ale jednak najlepiej smakuje taka wygrana w bardzo fajnym stylu. Po pełnym emocji meczu który, W którym Legia była po prostu lepsza Niż taka wygrana, gdzie Okej, okay, strzelisz, bronisz, to też jest fajne To też można docenić, a no nie tak bardzo, niż, nie tak bardzo Jak ta ofensywka Mm -hmm. Mnie trochę denerwuje to bagatelizowanie zwycięstwa Legii za Willą, mówiąc, że to jest drugi garnitur, że to nie jest czołówka Premier League. Tylko że w... to tylko Liga Konferencji, tak, że w innych ale... rozgrywkach na pewno na poważnie by zagrali. Ale wszyscy trochę zapominamy o tym, że Liga Angielska przez prawa telewizyjne jest tak doinwestowana, że nawet najgorszy zespół Premier League dostaje takie pieniądze, że ma większe niż czołówka, nie wiem, Serie A, Eee, Co to w czy... ogóle za gadania? Jaki tam skład? Już tam był Dean Tillemans Luckman. Po no, 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 później z czasie no. się okazało, że to wcale nie był taki rezerwowany. No, więc no, cieszmy się. Dlaczego my nie potrafimy się cieszyć, ale jeżeli Ale to samo już... było z Villarrealem. Pamiętasz, bo Lech wygrał i nagle się zaczęło takie umniejszanie, że no ale ten Villarreal to już miał tam pewny awans. Oni tak już podeszli do tego tematu z dystansem. Oni już dali szansę młodym. No ale jakie to ma znaczenie? Cały czas zaplecze kadrowe takich zespołów League stop 5 to jest półka wyżej niż polskie kluby. No tak sobie mówmy. My nie ściągamy piłkarzy... Nawet może którzy... dwie półki wyżej. No. no my nie ściągamy piłkarzy nawet... Z którzy są zmiennikami w La Liga czy w Premier League. To się bardzo rzadko zdarza, żeby do nas trafił piłkarz z takich rozgrywek. Raczej sięgamy po piłkarzy na przykład z drugiej ligi hiszpańskiej. Ale też nie tych czołowych. No tak. tak więc... no, Sonny Kitel z drugiej Bundesligi, który jest gwiazdą tych rozgrywek. To jest jak... Ale nie, z jak bo jak przegramy ze starymi Słowakami, to jesteśmy najgorsi. Jak wygramy z Anglikami, to Anglikom się nie chciało. No, czy to jest, co to jest za... Jest osiemnasta, więc nie powiem. Mhm. Ale pamiętasz, powiem, bo my dyskutowaliśmy o tym, czy trener może zrobić różnicę, jak... Yy, tak? Yy, Grał, jak Lech odpadł ze Spartakiem Trnawa. I, I cały czas myślę, że ten ma duży wpływ na wyniki zespołu. I tak jak Kosta to pokazał z Aston Villą, że swoim podejściem potrafił zniwelować przewagę Aston Villa, tak moim zdaniem wtedy Spartak i, i przygotowanie Spartaka zniwelowało przewagę Lecha, którą Lech powinien mieć z racji tego, że ma lepszych piłkarzy. Więc jakby wracamy do tego tematu. I niespodzianki w Europie są możliwe, ale też to się nie dzieje przypadkiem. Musisz Chciałem mieć pomysł. plan na mecz i, i w jakiś sposób tego rywala mocniejszego ugralić bo jakbyś wyszedł z samym założeniem, jakoś to będzie, no to ta jakość się zmiażdży. No tak, no Unai Emery też sam powiedział, że po prostu Legia taktycznie była lepiej przygotowana do tego spotkania. Mhm. Tam też były te słowa o tym, że ta oprawa całego meczu, doping kibiców przytłoczyły trochę piłkarzy że Aston Villa, ale no tym możemy między innymi Tłamsić tych, tych mocnych i fajna, fajna ta, cała historia, fajnie zagrał Wszołek, fajnie zagrał Kun, kolejny znakomity występ Ślisza, no i ten muci który wyrasta na, na absolutną gwiazdę i takiego zawodnika, który za dobre miliony euro będzie mógł... To skończyć. może być y, najdrożej sprzedany piłkarz zagraniczny. No myślę, że będzie, bo w sumie nie jest konkurencja duża, nie? Duda 4,5 miliona, mm -hmm. coś takiego, więc... no ogólnie podobna historia do Andrzeja Dudy, no, bo no też zdjęty, ale... minus właśnie Andrzeja Duda do do, do mm -hmm. Muciego, ale myślę, że chyba pełniejszym takim piłkarzem już bardziej kompletnym w tej chwili jest Muchi. bo i lewa i prawa noga i z wody mm. i strzały z dystansu. No już 7 8 milionów euro. No Taka odwaga, to jest też coś, coś fajnego w tym piłkarzu, że on tak poszedł na przebój pomiędzy nie, dwóch piłkarzy, tam co prawda nic, nic nie wskurał, nie, nie było ani karnego, ani gola, nie strzelił. A to on, on, on ze Spartaka? Tak, 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 on. No niektórzy piłkarze w ogóle by nie pomyśleli, żeby coś takiego spróbować no, A mu Ci to po prostu robi no, Ma zaufanie też do tej swojej techniki strzału Uważam, że to jest jeden z jego takich może mało zauważalnych na pierwszy rzut oka atutów Ale ta technika strzału faktycznie jest mega I to nie jest przypadek, że on trafia z różnych pozycji, z różnych miejsc Bo faktycznie potrafi to zrobić I to z obu nóg, lewa, prawa noga no, Ten drugi gol z lewej nogi za Stonwilą A też zwróćmy uwagę kto w bramce stał, Mistrz Świata Mhm. Martinez, więc też nie byle kto. Nie, no ogółem Legia fajnie ma zbudowaną tę ofensywę. Faktycznie odpalenie Karlitosa i yy... I teraz zbudowanie tego wokół Guala, Muciego, Josue, trochę wyżej Pekarta, Kramera, to to jest droga słuszna i droga, która pokazuje też, że mimo jakichś problemów finansowych, które legie trochę ściągały w dół, mimo tych turbulencji, cały czas jest to zespół, który potrafi po prostu ściągać jakościowych zawodników. A później to się broni, bo czy to w lidze, czy w europejskich Pucharach, ci ludzie wychodzą i robią różnicę na boisku. Dla, dla mnie ta kadra powinna grać. bo będziemy podobno mówić jeszcze o niej, więc to są podobne zespoły, bo w reprezentacji mamy lepszą ofensywę niż niż defensywa, a jeszcze w reprezentacji mamy przecież i lepszą ofensywę niż w Legia i lepszą defensywę mimo wszystko mhm. ja więc cię... można to wziąć na, na jeszcze wyższy poziom takie granie i, i rzeczywiście jakbyśmy, nie wiem, ograli wyspy owcze 6-2 to bym się bardziej cieszył niż z tego 2-0 wymęczonego po jakimś rzucie karnym, przypadkowym kompletnie. No to Też ciekawe w kontekście tego, co mówisz, jest wypowiedzi Pawła Wszołka, bo on powiedział po Aston Villa, że e, no, nie możemy się nikogo bać, tak generalnie była z tej wypowiedzi odwaga, a wypowiedź po meczach kadry była raczej taka, że no, no, nie ma już wie? słabych drużyn w Europie, że tutaj no... No wiesz, jak to... przesiadujesz z, z Krychowiakiem w szatni, to potem tak gadasz. No, Kamil Glik też mówił w wywiadzie dla TVP Sport teraz, jak wrócił do Polski, że y, musimy zresetować kadry i wrócić do momentu bronienia się i kontratakowania, bo to to, to nam najlepiej wychodzi. No bo to by oznaczało, że po prostu w tej kadrze byłoby nadal miejsce <gry> dla niego. No, ja sam też zresetowałem komputer do fabrycznych i nie działał. Tak jak go kupowałem, więc nie trzeba zresetować, tylko kupić nowy. I to jest piękny przykład na to, że to nie działa. <gry> tak, zapiszmy to do Polski, byście szkole działał. E, poprosimy o grafikę może zaczniemy od Maćka, e, grafikę o Michale Probieżu. E, Nasz reprezentant, reprezentant ekstra klasy został wybrany z selekcjonem. daliście takiego w i, ściekłego kurde, i zarośniętego. <laughs> teraz jesteś tak samo zarośnięty. Nie, największa nie, zaleta, nie. największa obawa, najbarwniejszy moment, i piłkarz, którego Michał Probierz powinien trzymać pod lupą. Nie mów, to nie jest piłkarz, którego należy powołać już teraz, ale piłkarz, którego warto mieć na oku, bo potencjalnie w kadrze może się znaleźć. To może zacznę właśnie od. Tego piłkarza. No, uważam, że na środku obrony no, mamy kilku pozorantów, między innymi Jana Bednarka, na którego ja osobiście już w reprezentacji nie, nie mogę patrzeć. No to jest na... dramat. Kiwior nie będzie grał, Glik już no, trzeba, po drugiej stronie. Trzeba szukać trochę. po prostu nowych twarzy, zupełnie nowych twarzy e, i myślę, że Ariel Mosur może być takim nieoczywistym kandydatem. To jest piłkarz, którego Michał Probierz dotknął w kadrze U21. On chyba bodaj w meczu z Kosowem strzelił gola, dobrze mówię, z głowy. I myślę, że się wyróżnia w naszej ekstraklasie. Jest to jakiś potencjał też na, na transfer. Dobrze się według mnie stało, że on nie trafił ostatecznie do, do Norwegii. Do Molde. Do Molde, tak. To, to akurat było dobre, że on tam nie przeszedł. No i ja, ja w ogóle bym wymienił tutaj dużo więcej piłkarzy z naszej ekstraklasy. Widziałeś, ja ci przesłałem Wiem. całą listę, też jestem zwolennikiem tego, żeby ci piłkarze legi Warszawa, którzy bardzo dobrze wyglądają w europejskich kucharach, czyli Bartosz Sliż, Paweł Szowek i mimo wszystko Patryk Kun, nie mamy kogoś z lewą nogą na lewe wahadło czy na lewą obronę więc na nich też powinien selekcjoner na pewno zwrócić uwagę najbarwniejszy moment nie wiem czy pamiętacie mecz Jagiellonia Lech z 2017 roku to była ta sławna sławetna 37 kolejka gdzie na kilku stadionach jeszcze mogło się wydarzyć tak, że ktoś został mistrzem Polski wtedy był mecz Jagiellonii z Lechem przerwany przy stanie 2 do 2 bodajże kibice ten mecz Nie no to najlepsza końcówka sezonu chyba w 21 wieku Tak i te urywki, jak zawodnicy Legii, którzy ostatecznie zdobyli mistrzostwo, śledzą, patrzą, czy, czy tam ten gol padnie. Sytuacja, w której Piotr Tomasik ma piłkę na mistrzostwo na, na swojej nodze i niestety ostatecznie to się nie wydarzyło. Nie będę mówił, który piłkarz, bo nie życzył sobie tego. Ostatecznie usunął to z autoryzacji. Jeszcze jak pracowałem w przeglądzie sportowym, przyznał, że ten pomysł z przerwaniem meczu, jeżeli będzie szansa na Mistrzostwo Polski, żeby ten mecz wydłużyć i, i, i trochę napsuć nerwów innym rywalom, to był pomysł Michała Probierza, żeby, żeby kibice po prostu... No, wywarli presję i, i też inni poczuli tą presję. Finalnie się nie udało mistrzostwa zdobyć, ale to właśnie mi się kojarzy z takim cfaniactwem trochę Michała Probierza i on na pewno takim cwaniakiem na ławce trenerskiej jest. To, to było cfaniactwo, do którego się nie przyznaje, ale też było cwaniactwo, którego prawdopodobnie nie zrobił. Nie, no nie zrobił, a, a się do niego przyznaje. No. Była też taka sytuacja z Bartłomiejem Drągowskim, kiedy ktoś rzucił zapalniczkę z trybun i Drągowski zaczął Rzuch. się. Tak, i zaczął się zwijać, że, że tam się wydarzyła, no tak, pajacować, że, że coś się niby wydarzyło po to, żeby, nie wiem, mecz przerwać, czy, 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 czy spróbować zyskać walkowera, już nie pamiętam dokładnie. No głupota młodego piłkarza, który miał wówczas problemy z trzymaniem nerwów na wodzy, bo on chociażby faki pokazywał w kierunku trybun i, i był, łatwo było go zagotować. I Michał, próby, żeby bronić tego piłkarza, wydał takie oświadczenie, że to on wszystko wymyślił, że on kazał, piłkarzowi w ten sposób się e, zachować. Więc tam się przyznał do czegoś, czego nie zrobił, a e, u ciebie się nie przyznaje, a jak widać ma e, też z tym swój duży udział. Mm -hmm. Największa obawa no to, że nie jest w najlepszym momencie w swojej karierze. Pamiętamy, jak odchodził z Krakowi, e, podawał się do demisji, później zostawał, a w efekcie było tak, że chyba trochę był wypalony po tej pracy i w roli szkoleniowca, i, i w roli wiceprezesa. E, myślę, że jeżeli w tym 2017 roku przejmowałby Jagielonie, to, to byłoby to lepiej odebrane. No teraz takim człowiekiem, który najbardziej jest na topie, patrząc na, na jego ostatnią pracę, no to był zdecydowanie Marek Papszun i największa zaleta, no, Michał Probierz zna bardzo wielu tych piłkarzy, którzy obecnie są w reprezentacji, może nie są to jacyś kluczowi gracze, ale Drągowski, Skorupski, Świderski, Helik, Przemysław Frankowski to są wszystko piłkarze, których na różnych etapach karier Paweł Dawidowicz też w Lech Michał probierz dotykał, zna ich, Kamil Grosicki też mi do głowy przychodzi. No pewnie jakby tam czytać w to, gdzie ktoś występował i czy współpracował z Michałem Probierzem, to było wielu piłkarzy, no też cała gama tych zawodników z kadru 21, których pewnie się spodziewamy przy, przy powołaniach, więc Michał Probierz na pewno, wielu zawodników z obecnej kadry. Zna i będzie wiedział, jak dotrzeć do ich głów. Paweł, poprosimy o Twoją planszę. No, cóż, tak jest też przedstawiane i mam nadzieję, że, 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 że zrobi porządek i przemodeluje te drużyny, i nie będzie patrzył na. Yy, zasługi, bo też z różnych tekstów yy, ujawnia uja uja się taki obraz trenera, który jest na trudne czasy, a faktycznie te trudne czasy obecnie w kadrze są. Największa obawa no to, że będziemy grali jak Krakowie, a bardzo bym tego nie chciał. Bo, nie, do dzisiaj mi trochę głowa boli. Yy, najbarwniejszy moment to wyzwanie kibiców na solo. Z własnych kibiców, nawet. Tak. E... To po meczu spod Beskidzie? I, I to chyba, kibic, który, który był wyzywany na solo, okazał się ten grucha, podobno. E, gdzieś, ten, gdzieś tak mi to mignęło. Tak, tak, ten co był. Później co był Tak. Co to by była za klamra, gdyby się spotkali w kadrze? No ale niestety nie będzie tego. No nie będzie. Niestety, niestety, niestety. No już mamy tyle konfliktów w tej kadrze, że doktor przecież Konfliktowany z piłkarzem. Zresztą piłkarz skonfliktowany z piłką I piłkarz pod lupą To masz piękko, bo aż pompuje jego karierę No to będę pompował dalej Tak się zastanawiam, czy nie jesteśmy na etapie W której warto byłoby jednak zaakceptować porną piłkę, jeżeli by były wyniki No ale to dopiero co mówiliśmy Że fajnie byłoby wygrywać jak Legia Że Kamil Glik nas nawołuje do resetu Pożegnaliśmy Czesława Michniewicza Między innymi dlatego, że grał porną piłkę Step by step Najpierw zacznijmy wygrywać. Ale kiedy, i, ale kiedy i będzie i ten step, jak nam zakończy karierę najlepszy napastnik w historii naszej reprezentacji narodowej i, i najlepszy pomocnik w historii naszej drużyny narodowej, czyli Zieliński i, i Lewandowski. No, Mamy jeszcze moment, w którym możemy w jakimś stopniu z, z, z nich skorzystać i zaszczepić to DNA na przyszłość, żebyśmy później nie mówili za pięć lat, że nie możemy zrobić rewolucji, bo to nowe pokolenie też się nauczyło już takiej, takiego kunktatorstwa i, i gry, tylko bezpiecznej liczenia na to, że może się uda. No. Różmy trochę w tym kierunku. To nie musi być nowa Barcelona, nie musimy grać miliona podań, ale miejmy swój styl oparty na odwadze, a nie na tylko reakcji i czekaniu na to, co się wydarzy i co zrobi rywal. Twój styl jest w kioskach, mój drogi. Tak mawia selekcjoner Plasza Szymona. Największa zaleta selekcja składu. No, nie ukrywam, że trochę robiłem sobie research pod to po prostu, żeby to wybrać. I rzeczy, które, na które zwracali mi uwagę moi rozmówcy były właśnie takie, że jako selekcjoner Michał probierz w u 21 potrafił fajnie zestawić skład, miał bardzo dobry przegląd tych zawodników. Zresztą tam było mnóstwo nieoczywistych powołań. Oczywiście mówimy o piłkarzach na przykład z drugiej ligi, bo, bo tam był chociażby Krzysztof Bąkowski, wtedy ze Stali Rzeszów był, był Maksymilian Tkoczy i Maksymilian Pingot z Odrópole, Adrian Troć z zagłębia Sosnowej Stacy. Niby już blisko najważniejszych lig, najważniejszej ligi w kraju, ale jednak wciąż nieodkryci piłkarze. Też z drugiej ligi Kasian Lipkowski wtedy obecnie w Arce, ale już też na boisku to wyglądało ciekawie, że trener wybierał sobie tych zawodników pod system gry. Bardzo cenił to, kiedy za umiejętnościami piłkarskimi szedł też taki charakter i, i odwaga na boisku i, i ta osobowość może, której poszukujemy obecnie w kadrze. I to był jego najlepszy moment pracy w młodzieżówce. Też ciekawostka będzie o tym w wywiadzie z Michałem Rakoczym, który mówił, że trener Probysz bardzo u niego cenił w reprezentacji młodzieżowej takie analityczne podejście i przygotowanie pod rywala, że jakby odczuł różnicę też między pracą codzienną w klubie, a w reprezentacji z nim, i, i zauważył, że dostosował się do, do tego, jak się pracuje w kadrze narodowej. Więc myślę, że to może być plus. No, największa obawa ten charakter i brak autorytetu. Rzeczy trochę połączone. Charakter mam na myśli jego kłótliwość i, i po prostu dążenie do, do jakichś konfliktów. Ja wiem, że ta pierwsza jego konferencja dawała nadzieję, że się trochę zmienił, bo, bo też ewidentnie było to podejście mniej konfliktowe niż w przeszłości, choć też się zdarzyła docinka, że dziennikarze mu nie klaskali, więc, więc był rozczarowany. No żart. Ale, ale w przeszłości bardzo często Michał Probierz wchodził w takie konflikty, w utarczki, i bardzo dużo szukał. Ale nigdy nie wchodził w je na starcie pracy. To tak, ale po porażkach, po krytyce. Tak, ale bardzo często uciekał w usprawiedliwienia, które myślę, że w kadrze obecnie nie przejdą. I, I oby nie szedł w tę stronę w jakimkolwiek momencie pracy z kadrą. Brak autorytetu mam na myśli to, że no jednak jest to trener, który nigdy nawet nie sięgnął po Mistrzostwo Polskie, więc dla wielu kadrowiczów z doświadczeniem międzynarodowym. W jakimś momencie mo może być to trener, który zostanie potraktowany trochę jakieś żywrzęcze. Oczywiście to wszystko zależy od stylu też jego pracy, od tego, co będą robili na zgrupowaniach, ale widzę w tym jakieś zagrożenie. Też widzę, że ten sztab jest ciekawie skonstruowany, bo z jednej strony wszyscy doceniamy i y y y chwalimy to, że są w nim piłkarze z przeszłością w kadrze, znający klimat kadry, a z drugiej strony trochę mało jest tam takich. Y gości, którzy są bardziej analityczni, mają większe doświadczenie pracy w, w sztabach szkoleniowych generalnie, bo nawet Robert mhm. Guralczyk ostatnio był dyrektorem w GKS-ie Katowice, więc to nie jest człowiek, który miał pracować na Murawie, który pracował na Murawie ostatnio. Najważniejszy moment. Ja sobie przypomniałem Petera Chybale i, i mecz z Dunajs, DAS z Dunajska Streda, kiedy odziwo dziwo Krakowia w sumie była zespołem lepszym, jeśli chodzi o współczynniki tych przewidywanych bramek i generalnie mogła się pokusić o awans, ale ale zapamiętamy najbardziej to spotkanie z tego, jak Peter Chybala wyśmiał Michała Probierza, nazwał jego drużynę zespołem koszykarzy i jakby odwoływał się do tego naszego już wtedy hasła o dośrodkowi. No i też z tym się wiązały historie tych usprawiedliwień Michała Probierza, bo on po prostu, tam było totalne wariactwo przed meczem w europejskich pucharach. Michał Trela mówił, na weszło wtedy w wywiadzie, że trener zamknął treningi, że generalnie w klubie dało się odczuć takie nerwy straszne, że Krakowa wraca do Europy i i te nerwy się później udzieliły chyba zawodnikom, bo i Michał Helik popełnił błąd taki, do którego nas nie przyzwyczaił, i nieskuteczność zawiodła. No ale były też zaczepki do mediów, bo on wtedy e, miał pretensje najpierw do dziennikarzy za to, że podali, że Michał Siplak jest kontuzjowany i że nie zagra, bo stwierdził, że my pomagamy rywalom, a później stwierdził, że polscy dziennikarze nie są obiektywni, bo nie wspomnieli o tym, że Krakowia powinna mieć podyktowane dwa rzuty karne i czerwona kartka dla rywala w tym meczu. Więc e, no, klasyczny Michał Probierz zwarcie ze wszystkimi i, i, i taką. Kontra. Także no to sobie wybrałem. Zniknęła ta plansza, tam miałem piłkarza do obserwacji. Tak. Michał Rakoczy. No mhm. dość oczywiste, bo też piłkarz, który był ważną postacią w jego młodzieżówce i, i którego z nas pracy w, w Krakowie i który też aspiruje no, do tego, żeby w jakimś stopniu do reprezentacji wchodzić. Poprosimy o moją planszę jeszcze. Ja pamiętam odnośnie tej, e, co mówiłeś o tym, że dziennikarze nie byli obiektywni i e, bo nie wspomnieli o, o tych rzutach też Końcowy probierz w Krakowi, to walka z Kanal Plus, które pokazało, jak Pelle van Sport uderzył w aut e, i, i gdzieś tą, tę sytuację wyłuszczyło. E, jakby przekaz był taki, że Kanal Plus to telewizja, która wyśmiewa piłkarzy i, e, i, i, i przyczynia się do tego, żeby wszyscy kręcili bekę z naszej ligi, A czasie... podczas gdy no, Kanal Plus przez lata pudruje Ekstraklasę i wygładza wszelkie um, niedociągnięcia tak tylko jak się da. Ale też zdrowie. z Kanal Plus była historia w że w, to był jedyny klub, który nie wpuścił kamer Kanal Plus na, ten, na tę serię Liga od Kuchni mhm. i faktycznie wszystkie kluby są w lidze oprócz jegeloni, bo Michał próbuje stwierdził, że on jest jak wszyscy i nie wpuści. No cóż, największa zaleta etyka pracy to taka największa zaleta w porównaniu z Fernando Santoszem, bo już widać, że Michał Probierz jego sztab jeżdżą. Dużo już piłkarzy odwiedzonych podczas minionego weekendu i myślę, że tak będzie co tydzień. Wiadomo, że teraz jest to uwypuklone, no bo wszyscy mieli pretensje do tego, że Santos tak średnio się przejmuje swoją pracą, więc, więc trzeba pokazać, że teraz jest zupełnie inaczej. Jest Pewne nowe jest rozdanie. Michał Probierz do Portugalii nie poleci, bo w Portugalii jest tylko Paweł Kieszek. To prawda, chociaż... Yy... Kto wie? E, oblężona twierdza to jest największa moja obawa, która łączy się trochę z kutliwością, bo pewnie kiedy będą porażki, to, to się zaczną przepychanki. E, obserwowaliśmy je wielokrotnie. No, oblężona twierdza była przez większość okresu e, Michała Prowierza w Krakowi. E, no skoro była w Krakowi, no to co będzie w reprezentacji Polski? To mi się wydaje, że w, u nas w biało-czerwonych barwach będzie o to jeszcze, jeszcze łatwiej. E, no przez całe życie, z kimś walczy selekcjoner, a też selekcjonerzy często na tym tracą. Michał Pro, fu, Czesław Michniewicz stracił dużo wizerunkowo po tym, jak na konferencjach prasowych w taki opryskliwo, arogancki sposób się wypowiadał. Na takiej małostkowości się generalnie nie wygrywa. Myślę, że Jerzy Brzęczek też stworzył obrężoną twierdzę. Niekochani. Nie, kochani. Nie, kochani. I, i stworzyła, stworzyły się takie dwa obozy. My i oni. No i przez to też stracił pracę, bo... Zbign Gniew Boniek go popierał, ale no zrobiła się tak, tak słaba atmosfera wokół Jerzego Brzęczka, że no, trzeba było go, go zwolnić. Ja oczywiście nie wnikam w to, czy warto było go popierać, czy nie. Jedna rzecz mi jeszcze teraz do głowy przyszła, jak nawiązałeś do Jerzego Brzęczka. Niech Michał Prawierz nie pisze książki. Oj nie, oj nie, oj nie. A jakąś chyba pisał, mówi o tym wywiadzie na weszło kiedyś. Możliwe jakieś wspomnienie. Ale, ale, to, to, ale to, to raczej nie piłkarz. Trzeba odłożyć to to na czas po kadencji selekcjonerów. Chętnie byśmy przeczytali i piłkarz z S, ekstra klasy pod lupą, to. Filip moment, chyba. Nie, nie A, najbarwniejszy moment. Rezygnacja z pracy w Krakowie to w sumie nie jest moment barwny, ale taki moment, który chcia o którym chciałbym powiedzieć i go wyróżnić, bo rzadko się zdarza, że trenerzy podają się do dymisji. Ta dymisja tutaj to została. <laughs> ale warto, warto o tym powiedzieć, bo wtedy wyglądał na strasznie zmęczonego człowieka, Michał Probierz. I myślę, że takie zmęczenie materiału, wypalenie i Wszelkie inne skutki pracocholizmu to jest duży problem tego zawodu. E, i, 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 I to było ze strony Probierza takie wołanie o pomoc. E, I. Myślę, że wielu trenerów jest przeciążonych, no muszą pracować gdzieś w ogóle na drugim końcu Polski, z dala od domu, siedzą od rana do nocy, analizują. Kiedy już niby wyjadą z klubu, to nie potrafią wyjść z tej pracy i to jest po prostu wyniszczające. Ja myślę, że wtedy dał sygnał tego, że jest właśnie takim zniszczonym mentalnie człowiekiem przez pracę Michał probierz i odważył się na ten ruch, bo to jest też przyznanie się do, do jakiejś słabości. Nie ma nic z tym złego powiedział Ireneusz Mamlot w tym dzisiejszym tekście o Górniku Łęczna i, i tym, dlaczego im tak dobrze idzie, że właśnie on zwrócił uwagę klubowi na to, żeby zainwestować w sztab, bo przez pierwsze miesiące to się czuł totalnie wypruty z, z, mhm. z sił, jak przyszedł do Łęcznej, a do koptowanie jednej osoby w zasadzie sprawiło, że równowaga pracy i, i rozkład sił jest całkowicie inny i po prostu wszystkim się lepiej żyje i piłkarzom, bo jest więcej czasu dla nich i sztabowi, bo mają trochę czasu na odpoczynek, więc faktycznie zwracajmy na to uwagę uwagę, doceniajmy to i dbajmy o, o, o to, bo to się później realnie też przekłada na wyniki. Mm -hmm. Jeszcze te takie najważniejsze, najbarwniejsze momenty, moglibyśmy dużo ich wymienić. Czyli, że tam w walnąć że Pamiętacie, jak założył okulary ciemne na konferencję prasową, słynna akcja z doniczką, słynna sytuacja, jak przyszedł na konferencję prasową i zaczął mówić po niemiecku, bo zagraniczni trenerzy są lepiej odbierani. No Michał Prowierz przez lata był bardzo oryginalną postacią całej ekstraklasy i myślę, że jakbyśmy tak usiedli i jeszcze się zastanowili nad kilkoma sytuacjami, to coś jeszcze byśmy znaleźli. To na pewno. Pewnie będzie od tego odchodził. Teraz, no bo praca w prezentacji Polski, wiele osób by to odbierało jako niepotrzebne pajacowanie. O, też Filipa Marchińskiego tam wymieniłem. Filip Marfiński. nie do końca się potrafi zdecydować, czy to jest dziewiątka, czy dziesiątka. Dla mnie chyba bardziej dziewiątka. Dziewięć i pół. Dziewięć pół się ładnie mówi. Taki Kai hawercowy piłkarz. E, no co, Kajhawerd zły? No teraz ma słabszy moment, no, ale generalnie to nie jest zły. No charakterystyka piłkarza no, jest pasu bardzo pasu. podobna, no bo jest y, finisherem, takim markwiński. Nie jest raczej dziesiątką, która reżyseruje grę. Nie jest, nie wiem, Filipem Starzyńskim z najlepszego okresu. Raczej jest takim Jezusem Imazem. Może wyższym Jezusem Imazem. No, Jezusem Imaz raczej kończy akcję, aniżeli. Czy, czy Markiem Gualem też, który O, no. I zejdzie, rozegra, strzeli. No, tak. Ja akcja... rozumiem, że go nie lubisz, ale nie porównujemy go do Kajhawerdza. <laughs> <laughs> to, to, to w ogóle te akcje. Daj Boże, żeby był tyle kiedyś wart. Co Kai Havertz kiedy odchodzi z Bayernu Tak. Te akcje z meczu ostatniego z Christopherem Walde, też, też ładne. Tak, bardzo. sprawdzi się, za ile poszedł Kai Havertz? Nie, nie, nie. Za 8 ale okay. gadacie sobie, gadajcie. Nie, bo faktycznie Kai Havertz w ostatnich czasach te urywki... No tak, ostatnio... Odbiegają od tego, co prezentuje Filip Markwiński. Ale ja nie chciałem, broń Boże, szydzić Filipa Marchwińskiego, bo uważam, że żaden piłkarz z ekstraklasy tak szybko się nie rozwinął na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Ale to ilu fajnych zawodników wymieniliśmy, a ilu jeszcze moglibyśmy wymienić, też świadczy o tym, że mamy jakieś pole manewru. Oczywiście to nie jest tak, że my wymagamy od tych chłopaków, żeby weszli i byli kluczowymi postaciami kadry, ale to zaplecze nowe musimy budować i szukać tych piłkarzy na miejsca powiedzmy 15-23, bo okej, okay, to też o tym się zawsze dyskutuje. My nie dyskutujemy o tym, czy powoływać Roberta Lewandowskiego, choć ostatnio niestety ten temat wypłynął, ale generalnie rozmawiamy o tych miejscach 15-23 i fajnie się mieć komfort wyboru. Poprosimy o wyniki ankiet. Najpierw jedenastka. Wybraliście tam Bobka, Walkwista, Pankowa, Cecha Kuna, Drachala, Gorgona, Ulwestada, Grosickiego, Pululu i Marchińskiego. Ale byśmy punktów do Junior nas tukali, patrz. Marchiński, Drachal, Bobek. Mm -hmm. Całkiem zacnie. O Pululu nic żeśmy nie powiedzieli. Tutaj ukłony dla Łukasza Masłowskiego, dyrektora sportowego. To on wynalazł Guala do Imaza, teraz wynalazł Pululu do, do Imaza. Brawo, oczko dobre do piłkarzy. I poprosimy Borysiuka. A Jelonia też chciała Pedro Enrique, taka, a propos dobrego oka. Więc, więc też to się potwierdzi. Tomasz Makowski został autorem najładniejszej bramki w minionej kolejce. Z banem kolejki został Kamil Glik. Mamy nadzieję na rehabilitację, a pewnie jesteśmy pewni, że ona nastąpi. Ja strzębiem z, bez kontrowersji Dawid Drachal, budżetowiec Ciekawostka a propos Drachala jeszcze, bo e, strzelił trzy bramki w Ekstrakasie, ale w Lidze Europy nie zagra, bo nie jest zgłoszony, więc nie pokażę, e, O Właśnie ja tego nie do końca rozumiem, bo przecież talentu. on mógłby być zgłoszony z tej listy B. Tak, tak. Dla tych młodych zawodników. No właśnie. A, a nie został, więc dziwna decyzja, ale... Już nie zagra w fazie grupowej. No nie, 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 bo moment na zmianę jest dopiero y, po fazie grupowej, więc... Zresztą wyjątek chyba może być tylko przy długotrwałej kontuzji, ale nie jestem pewny. W każdym razie w Europie na razie talentu Dawida Derhala nie poznają. Maciej Wąsowski. Dziękuję. Paweł Paczul. Dziękuję bardzo. Janczek, Również dziękuję. I Jakub Białek. Żegnajcie, widzimy się za tydzień.